Dzień dobry, Magdalena Rigamonti, Onet Opinie, 20 lipca, czwartek. Tę datę podkreślam, bo od wczoraj, od 19 lipca, pan, mój gość Jakub Banaś jest na Twitterze. Od przedwczoraj, 18 lipca, Jakub Banaś jest w partii Konfederacja. I od wczoraj w zasadzie jest kandydatem do parlamentu tej partii, ale niedawno został pan wyrzucony przez swojego ojca Mariana Banasia, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, ze stanowiska społecznego doradcy w Najwyższej Izbie Kontroli. Co się stało? Dlaczego ojciec wyrzucił syna? Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry wszystkim. Zacznę od tego, że bardzo się cieszę, że tu jestem. Dobrze. Mamy 15 minut, króciutko. Ale jeszcze powiem, to jest bardzo istotne, ponieważ Konfederacja dotychczas była traktowana jako ciało obce przez wiele głównych mediów, więc cieszę się, że tu jestem i rozmawiamy. U nas pan poseł i przewodniczący Bosak był wielokrotnie również moim gościem, więc Mencen też, więc proszę. Dlaczego ojciec wyrzucił pana z NIK-u, panie... kandydacie. Pani redaktor, ojciec nie wyrzucił mnie z NIK-u. Nic takiego się nie wydarzyło. Dalej jestem doradcą społecznym. Nie macie żadnych relacji, nie rozmawiacie, panie pośle. Jeszcze nie jestem posłem, jestem kandydatem. Panie pośle, pewnie pan... Ale to ciekawe proroctwo. Ale ja nie jestem prorokiem ani wróżką, tak. Dobrze. Nie, rozmawialiśmy ostatni raz wczoraj wieczorem. I co? Bardzo dobrze. Wszystko okej? Okay. Mam nadzieję, że rozmowa będzie owocna, dlatego że uważam, iż... Rozmowa między Jakubem Banasiem a Marianem Banasiem. Tak, rozmowa między Jakubem Banasiem i Marianem Banasiem, ale po owocach ich poznacie. Więc nie ma sensu w tym momencie do tego wracać i komentować, dlatego że liczą się czyny i w polityce chodzi o czyny, a nie o gardłowanie. Ale będzie pana wspierał w tej drodze do parlamentu? Ojciec nie musi mnie wspierać w drodze do parlamentu, to jest moja droga i zamierzam tutaj iść razem z zespołem i z całym sztabem Konfederacji. Pan miał kamienicę, pan miał hotel, pan miał akademik, pan pracował w spółkach Skarbu Państwa, pan miał różne propozycje, pan był w NIK-u, teraz pan postanowił wejść do polityki, po co? To jest dobre pytanie, bardzo dziękuję. Dlaczego? Żeby zmieniać. Dlatego, żeby zmieniać rzeczywistość. A nie dlatego, żeby być chronionym, żeby nikt pana nie mógł dostać, nikt nie mógł pana capnąć, panie kandydacie? Nie wierzę tak naprawdę w immunitet swój, dlatego że jeżeli PiS będzie miało zdolność do stworzenia większości, to po prostu ten immunitet mi odbierze i nie idę do Sejmu po immunitet. Idę, żeby tam zrobić konkretną robotę polityczną i idę też przede wszystkim po to, żeby chronić dalej niezależność Najwyższej Izby Kontroli, bo uważam tą instytucję, niezależność tej instytucji za ogromną wartość polityczną. A ona jest teraz niezależna pod wodzami pana ojca Mariana Banasia? Na pewno jest niezależna, jak pani redaktor zobaczyła, od partii rządzącej, a w przypadku Najwyższej Izby Kontroli, której nazwa wskazuje, że ma kontrolować i przede wszystkim kontrolować rząd i instytucje państwa, jest na pewno niezależna od Prawa i Sprawiedliwości. Tak. Pan ojciec zapowiada wyniki kontroli dotyczącej telewizji państwowej, zapowiada wyniki kontroli dotyczącej NCBR, natomiast mówi bardzo ogólnymi zdaniami, bardzo takimi dyplomatycznymi, żeby się tylko nie wychylić. To coś znaczy? To znaczy, że on jest w pewnej relacji, w pewnym układzie z Nowogrodzką, z Jarosławem Kaczyńskim, czy nie? No bo było bardzo ostro, a jest spokojnie. Tak. Dlatego pytam. Tak, tak, to ma pani rację i tak jest. Ja też tak oceniam i wczoraj między innymi właśnie... Czyli jak jest, panie kandydacie? Że jest w pewnej relacji? Wydaje mi się, że jest w pewnej relacji, albo był. Zobaczymy, jak będzie. Proszę pamiętać, że jednak przez wiele lat był prominentnym członkiem rządu, elementem tej pisowskiej układanki, więc nie wziął się znikąd. Natomiast przedmiotem między innymi naszej wczorajszej rozmowy było to, o czym pani wspomniała, a mianowicie, żeby z tych ogólników zejść na konkret. Dla mnie takim konkretem i takim najlepszym czasem działania Najwyższej Izby Kontroli był okres, który między innymi Najwyższa Izba Kontroli pokazała, jak były organizowane wybory kopertowe. To był taki moment, kiedy Izba rzeczywiście robiła tą robotę, której chyba podatnicy i wszyscy od niej oczekujemy, czyli że była niezależna. Ale wtedy był pan prawą ręką Mariana Banasia, panie kandydacie. Ja byłem i jestem doradcą społecznym, natomiast wtedy był pan prawą ręką, a teraz pan nie jest.
Dobrze. Więc powiem to tak. Oczywiście, że miałem wtedy wpływ na decyzje podejmowane przez prezesa w ten sposób, że moje rekomendacje i moje doradztwo spotykało się ze zrozumieniem, akceptacją i przyjęciem przez prezesa. Był taki okres, i ten okres zaczął się wraz z wybuchem wojny, kiedy ojciec tego doradztwa po prostu nie chciał. Więc ja się nie będę narzucał. Misją doradcy jest doradzanie wtedy, gdy osoba, której się służy, której się pomaga, tego chce. Nikogo do niczego nie będę zmuszał. Tym bardziej prezesa. Prezes jest niezależny również od swojego doradcy społecznego i innych doradców. A teraz pan mu doradza, żeby co? Żeby tupnął, huknął, żeby powiedział, jak jest z telewizją publiczną, jak jest z NCBR? Ja jestem takim niewdzięcznym synem trochę. Ale wy mieli całe życie trudne relacje, panowie. Tak, to jest prawda. Ale mówił ja jestem pan takim... o tym publicznie, więc... Tak. Ja jestem jak taki oścień troszeczkę i wczoraj, jak rozmawialiśmy w bardzo przyjaznej atmosferze, to jako ten taki kolec, o czym on też mówił, przypominałem mu, że słuchaj, bardzo jest ważne, żeby właśnie zejść z tych ogólników na język konkretów, dlatego, że to jest misja Najwyższej Izby Kontroli. Ale co, żeby powiedzieć o złodziejach, o rozkradaniu Polski? W konkrecie. Nie ogólnie, nie zapowiadać wiecznie raportów, jakichś niestworzonych rzeczy, ale tak jak to mówi, nie wiem, Mariusz Kamiński, na przykład w stosunku do mnie, tak, czy prokuratura, że sprawy straszne, nie wiadomo jakie i tak wiele osób się niszczy, tylko żeby pokazywać w konkrecie, żeby to fakty mówiły, żeby to były fakty, a Najwyższa Izba Kontroli ma wszelkie środki, żeby przynajmniej te fakty zebrać i pokazać. Nie ma najważniejszego, o czym też mówiłem i po to idę do polityki, żeby mogła bezpośrednio składać. Do sądu. Dokładnie tak, bo wtedy mamy, mówiąc krótko, kropkę nad i, później jest już sąd, niezależny, wolny sąd. Natomiast przynajmniej, żeby ustalała fakty, dlatego że w przeciwieństwie na przykład do państwa, czyli do mediów, Najwyższa Izba Kontroli ma dostęp do informacji. No ale słuchaj, dzieweczko, ona nie słucha. To jest taka relacja między Jakubem Banasiem, Marianem Banasiem. Ale... Pan mu mówi, pan jest tym kolcem, ale jak, a on pani, dalej to okrągłe Ale jak zdanie. Pani redaktor sama zauważyła, dużo się zmieniło w ciągu 48 godzin. To jest... Można powiedzieć, nowy etap i mój polityczny, i nowy, na pewno nowy etap w naszych relacjach prywatnych. Czyli nie rozmawialiście jakiś czas, teraz znowu rozmawiacie, tak? Tak. Pogratulował, powiedział, synku, wspieram cię, jesteś wspaniały, będziesz świetnym konfederatą. Nawet powiem, że byłem bardzo wzruszony po południu, dlatego że wysłał SMS-a. Boże, czyli relacje po prostu się naprawiają w rodzinie Banasiów. Widzi pani, jak polityka łączy ludzi? Nie tylko dzieli, ale łączy. Bardzo się cieszę. Polityka łączy ludzi, bo macie wspólny cel, czy wspólnego wroga, czy też czegoś się wspólnie boicie? Na pewno mamy wspólny cel i dlatego też byłem w Najwyższej Izbie Kontroli jako doradca społeczny bardzo aktywnie zaangażowany, żeby chronić tą niezależność NIK-u. Zawsze wierzyłem, że to, co ojciec mówi, to, co potwierdzał dotychczasowym swoim życiem, to jest konkret i to jest coś realnego, mianowicie, że chce rzeczywiście pracować dla państwa. Ale eksperci mówili, że wtedy to jest jakaś trudna, dziwna, chora sytuacja, kiedy syn doradza ojcu w instytucji tak ważnej jak Najwyższa Izba Kontroli. Ale to jest opinia. Z opiniami można się zgadzać, można się nie zgadzać. Ja uważam, można że... robić, nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobisz i doradzać, tak? I pan tak robił. Ja to robiłem oczywiście, dlatego że byłem, przypominam, społecznym doradcą. Co więcej... Nie brał pan pieniędzy, ale dostał pan koszty podróży, koszty noclegu? Nie, właśnie chcę o tym powiedzieć. Dokładnie z własnych pieniędzy zarobionych wyłożyłem... Spółka Skarbu Państwa w PKO, w zbrojeniu, też między innymi we własnym biznesie. Oczywiście tak, byłem, jasne, że tam pieniądze zarabiałem, bo nie byłem tam społecznym menadżerem, tylko zarabiałem pieniądze. Wyłożyłem masę pieniędzy na to, żeby wspierać Najwyższą Izbę Kontroli, bo jak pani pewno się orientuje i słuchacze, a w czasie, w którym pracowałem w Najwyższej Izbie Kontroli, a był to czas bardzo intensywnej pracy jako doradca społeczny, po prostu nie zarabiałem, a trzeba jeździć, płacić za paliwo, się utrzymywać. No ale pan, rozmawialiśmy w zeszłym roku, panie kandydacie, chyba o tym, kiedy pan mówił, że dostał pan bardzo intratną propozycję w spółce Skarbu Państwa bycia słupem de facto. Tak. Tak, nie w spółce Skarbu Państwa, tylko chodziło o Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Notabene po tym wywiadzie byłem przesłuchiwany przez prokuraturę na tą okoliczność. A jaka to była propozycja? Mógłby pan przypomnieć? Tak, to była propozycja dokładnie w stylu Prawa i Sprawiedliwości i służb specjalnych pisowskich, a mianowicie, żebym był słupem, który przykryje kradzież wielu milionów z tej agencji i możliwość działania przez służby specjalne w tej agencji. Ale NIK rozpoczął kontrolę nad tą agencją, czy nie ma takich uprawnień? Tak, była taka kontrola. Z tego, co wiem, była taka kontrola, tak. Nie ma pan wrażenia, że pan ojciec, prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś, trochę stał się delikatniejszy w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości? No, ale stał się. To są fakty. Dlaczego? To jest fakty.
Dlaczego, panie? Proszę to jest pytać, za układ? Proszę pytać pan prezesa. Pan w środku, mam tu pana, to pana pytam. Ale ja nie jestem właśnie w środku. Ja zostałem, mówiąc krótko, delikatnie, lekko odsunięty od tego środka. Ten język dyplomatyczny, proszę państwa, delikatnie odsunięty od tego środka, tak naprawdę wyrzucony, odciągnięty, odcięty od Najwyższej Izby Kontroli i od polityki, dlatego wchodzi pan do Konfederacji. No właśnie, kobiety powinny mieć utracone prawa wyborcze, panie kandydacie? A dlaczego? Korwin-Mikke tak postuluje. Nie uważam, że powinny mieć utraconych praw wyborczych. Natomiast w tym momencie, ponieważ to jest dobry moment, powiem tak, uważam, że trzeba być bardzo mocno pragmatykiem i realistą. A realizm jest taki, że nie ma świata idealnego. Nie ma idealnych partii, nie ma idealnych światów i trzeba akceptować rzeczywistość. Ale co to ma związek, jaki to ma związek z chłopcami? To ma związek z tym, że każda partia ma wiele osobowości, wiele osób. Im partia jest bardziej demokratyczna i otwarta, tym od tych osobowości jest więcej. Panie kandydacie? Proszę? Aborcja? Jaki pan ma stosunek do aborcji? Do aborcji mam stosunek taki, że uważam, iż nie powinien być to pierwszy i podstawowy, główny temat debaty. Nie, ale ja nie mówię o pierwszym i głównym. Rozmawiamy tu już prawie 10 minut, więc dopiero to jest nasz który? Cieszę się. Siódmy wątek? Tak. Czyli aborcja? Jaki pan ma stosunek do aborcji? Mój stosunek jest taki, że uważam, że ogromną wartością jest kompromis aborcyjny. Czyli to, co było przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku, do tego by pan wrócił i do tego pan będzie namawiał Mencena, Bosaka, Brauna, Korwina-Mikkego? Na pewno wielką wartością w Konfederacji, i to teraz mówię autentycznie, tu się proszę nie śmiać. Pytam o program, a nie o różnice poglądów. No to ja właśnie mówię o tym, jak program się uciera w Konfederacji. Otóż program w Konfederacji nie uciera się tak jak w PiS-ie, czy w Platformie, że przychodzi Caudillo i jakiś lider, taki a la Caudillo, który mówi, tak ma być, tylko to jest konfrontacja wielu osobowości i wielu osób. Za czym pan będzie optował w kwestii aborcji? Ja dokładnie powiedziałem. Pierwszą rzeczą, za którą będę optował, to zawsze, żeby kobieta i dobro człowieka było w centrum. Kompromis, polityka wymaga kompromisów i uważam, że właśnie w sprawie aborcji, ponieważ jest to bardzo trudny temat, którego nie da się zamknąć w 10 sekund, ani nawet w 15, gdyby to był jedyny... Czyli wracamy według Jakuba Banasia, wracamy do kompromisu aborcyjnego. Jestem otwarty na każdy inny argument i na słuchanie drugiego człowieka, natomiast będę przekonywał swoich kolegów tak, że to jest dobre, sensowne rozwiązanie. Stop ukrainizacji Polski? Tak czy nie? A co to znaczy? No, co to znaczy? To jest wasz postulat. To jest postulat kompetencji. Pan jest od przedwczoraj w partii. Rozumiem, ale, że pan może nie wiedzieć, panie pośle, nie, żeby... Nie. Panie pośle, pan drugi raz. To jest dobre prorostwo. Nie jestem rzecznikiem prasowym Konfederacji, ani żadnej ale z partii wchodzących. Ale w sercu Konfederata, co tam tkwi? W sercu Konfederata? Otwartość na drugiego człowieka, otwartość również na Ukraińców, natomiast na pewno na zasadach sprawiedliwych, to znaczy takich, żeby osoby, które są uchodźcami, i chyba mi się wydaje, że o to tutaj chodzi, nie miały większych praw i Polacy. Przecież nie wiem, czy pani wie... Widział pan te małe manifestacje pana kolegów? Stop ukrainizacji Polski? One są antyukraińskie, panie kandydacie, one są antyuchodźcze, one są przeciwko narodowi ukraińskiemu. Nic o sprawiedliwości nie ma. Tutaj się nie zgadzam, bo to jest interpretacja pani czy innych osób, do której pani ma pani prawo. I to jest oczywiste, bardzo. Tak? Ja powiem o moich poglądach, a moje poglądy są takie. Trzeba być otwartym na drugiego człowieka, trzeba być otwartym na Ukraińców, im pomagać, również odnajdywać się w tej bardzo trudnej rzeczywistości w Polsce. W jaki sposób pomagać? No właśnie takim, żeby dawać im możliwości działania, zarabiania na siebie. LGBT, homoseksualiści, mniejszości seksualne, też pan jest otwarty? Oczywiście, że jestem otwarty na każdego drugiego człowieka. Jasne, że jestem otwarty na każdego drugiego człowieka. Pewnie. Związki partnerskie, związki małżeńskie? Małżeństwo uważam, że jest określone konstytucyjnie. Jest to związek kobiety i mężczyzny. Czyli jest przeciwny pan związkom jednopłciowym. Ale jestem otwarty za wolnością i związkom jednopłciowym. Jeżeli dwie dorosłe osoby w wolności chcą razem tworzyć związek, to ja nie jestem sędzią ludzkich sumień, ani nie będę sędzią ludzkich sumień, ani nie będę takich relacji recenzował. To jest ich prywatna sprawa. Chcą wziąć, panie pośle. Panie pośle, panie
ewentualnie kandydaci? Mogą wziąć ślub. Mogą wziąć ślub, tylko nie wezmą go, nie wezmą w tym momencie tego ślubu. W polskiej przestrzeni prawnej mogą sobie wziąć w jakimś swoim obrządku. Pan będzie przeciwko próbom, żeby w polskiej przestrzeni prawnej mogli ten ślub wziąć? Ja jestem za tym. Pan jest prawnikiem, więc pan o to pytam. Tak, dokładnie, dokładnie. Jestem za tym na pewno, żeby mogli zawierać umowy, które ułatwiają im różne załatwianie różnych spraw urzędowych. Jak najbardziej jestem za tym. Natomiast ze względu na swoje wartości jestem za tym, żeby małżeństwo zostało, pozostało jako związek mężczyzny i kobiety. I jako tu przemawia za panem Jakubem Banasiem cała historia Opus Dei, bo przypominam, pan Jakub Banaś wywodzi się z tej katolickiej, ultrakatolickiej organizacji. Tam nawet się pan piął po szczeblach kariery. Nie chcę powiedzieć, że był rycerzem, ale w zasadzie wielkim rycerzem. Wspaniały czas w Opus Dei. Tak, zostaje pan w Unii, czy chce pan wychodzić? Uważam, że mam za mało informacji, za mało wiedzy, żeby taką decyzję podejmować i się deklarować w tym momencie. Ale pana koledzy, pana chłopaki chcą wychodzić, przynajmniej część z nich. Nie wiem, czy chcą wychodzić, czy nie, natomiast na pewno to, jako członek tej... Unii... No to już pani mówię, właśnie po to jestem w Konfederacji, to mi się podoba, że tam można rozmawiać. Żeby rozsadzać ich rozmawiać. Nie, żeby rozmawiać, żeby tłumaczyć, że polityka to nie jest zabawa. Polityka to jest ogromna odpowiedzialność. Mamy wojnę za granicą. Mamy sytuację geopolityczną bardzo trudną dla tego kraju. Decyzja o tym, jak ustosunkować się w stosunku do Unii Europejskiej, do Stanów Zjednoczonych, do każdego innego kraju, jest bardzo poważną decyzją. Ja mam wrażenie, panie kandydacie, że pan nie siadł z Braunem, Bosakiem, Mencenem, tak oko w oko, twarz w twarz, czy też twarze w twarz. I nie ustaliliście programu tej Konfederacji, bo pan tak się wije, pan tak... Ale ja mówię z serca. Z serca. Konfederaty, proszę państwa, od dwóch dni, tak? Od dwóch dni w partii Konfederacja. Nie w partii Konfederacja, dlatego tu musi pani też wiedzieć, partia Konfederacja jest, można powiedzieć, partią techniczną w Nowej Nadziei. W Nowej Nadziei, nowa nadzieja. Tak, nowa nadzieja. Jakub Banaś, syn prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, do niedawna społeczny, ciągle społeczny doradca NIK-u. Bardzo dziękuję. Magdalena Rigamonti. Wydawał Piotr Różycki. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję. We'll be right back.